Siemano kolano krępcie. Witam was wszystkich w mojej skrypcie. Hehehehe. No, śmieszne? Śmieszne. Dzisiaj o tym, co się wydarzyło na Sztokholmie, bo się dużo wydarzyło. Pewnie wy sobie myślicie, o dupa, a ja wam pokażę, że jednak nie. Dlatego co? To tyle. Na samym początku wiadomo, ten jest, no, ten skins, ten szwagier i on tam mówi, że o, coś tam mam dla was, ten, pieniądze, czy tam skiny różne, bo wy na przykład tu wpłacacie pieniądze, tu pisujecie tak, won, i tu na przykład dajecie na przykład, nie, 34 tysiące ciskich kurun w ten sposób i sobie tu wpisujecie i sobie na przykład gnira kupujecie i sobie tam nim gracie i mówicie tak, o, my GLS kupiłem takiego z kodem John. No i fajnie. Superansko. No właśnie, superansko. Pod tym filmem też wejdź, ok? No dobra. To... Dziadu! No. O! Jeszcze raz. A dawaj, o, jest. Bo ten, mysz czerwona. Wczoraj uderzyła nam do głowy, że wszyscy mówią tak, o co to się dzieje, za 190 zł było, tak aż, normalnie. I co w związku z tym? Gówno, dupa, nic się nie wydarzyło, ale jednak się wydarzyło, bo chodzi o to, że czy cena jest wyższa czy niższa, szczerze, uj w to, to nie ma znaczenia zbytnio, zupełnie szczerze, to nie ma znaczenia. Wiecie co ma znaczenie? Sygnał. To jest najważniejsze. Bo kolejny raz Sztokholm nam daje sygnał, że chłopacy, chłopacy, bo ja będę jeszcze rósł w przyszłości, kminicie. Według mnie w tym momencie Sztokholm, przy tym sygnale, który był wczoraj, to już jest, no nie wiem, tak jakby on już powiedział wszystko. Mówi tak, kup mnie kurna, kup mnie, halo, kup mnie, ej, halo, ja ten, widzisz ten Paryż, co za chwilę będzie go milion? Mnie nie będzie nigdy milion! Ja kiedyś kosztowałem milion, teraz kosztuje 3 złote, kup mnie kurwa! No, to jakby ja tak rozumiem to, co się wczoraj wydarzyło. Kup mnie kurwa! No, patrzcie na Team Liquid. To jest magia świąt. Też. Rozumiecie to? Wczoraj naklejka kosztowała 13 zł, dzisiaj kosztuje kurwa 17. Jak na to nie zrobić buyordera za 1017 zł? Powiedzcie mi to. Przecież ten Sztokholm wygląda już jak tak Kup mnie! No tak, autentycznie. Przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla was, ale to wygląda pięknie. A jak kapsuły, to ważne jest. Ja PD Gambit 12 zł. Ja pierdziele. O, w końcu Renegades w ogóle ruszyło. Capsule Stockholm. Zobaczmy to jeszcze, z ciekawostek. 19 pieniędzy, to nie tak ten, ale podskoczyło chyba ogólnie od wczoraj. Tak mi się wydawało, jednak nie podskoczyło, tak mi się wydawało, mówię. To moje zdawanie, bo one kosztowały bardziej chyba 18 coś, to mi się mogło tak wydawać ogólnie. Dobra, więc z wyliczeń wynika to, że Sztokholm naprawdę jest, nie wiem, jakby co najmniej interesujący. Tak bym to powiedział, żeby nie przesadzić. Chociaż uważam trochę bardziej, ale... Kurde no... Jak zainwestować w Paryż? Jak przekonać się do zainwestowania w Paryż? A nie do Sztokholmu, którego supply jest 300 razy mniejszy. Chłopacy, co zrobić? Jak zmusić swój mózg, żeby przestał patrzeć na to i zaczął patrzeć na to? Jak to zrobić? O tym jeszcze będzie film, jak coś. O tym. To też jest niezłe. Ale jak w to zainwestować? Jakby... Jak w to coś włożyć pieniądze w ogóle? Jak trzeba mieć rękę po prostu sztywną, żeby położyć ją na myszkę, położyć ją tu i uznać... Kupuję! To jest to. Trzeba być szalony, ale no w szaleństwie jest ogólnie metoda jakaś. Ja mimo wszystko... Z każdym dniem coraz bardziej się przekonuję do tego, że... A weźcie sobie na tym Paryżu nawet 5 miliardów zaróbcie. Autentycznie. Ja sobie w niego włożę max 1000 zł, czy tam 2000. Będę se miał i tak dalej, spoko.
Zaróbcie se na nim i 15 miliardów, ale nie wiem, no ten Sztokholm po prostu wygląda dla mnie coraz ciekawiej. No jeżeli na naklejkach, które mają konkurencję i to całkiem dobrą, dzieją się takie rzeczy, które tu się wydarzały i takie rzeczy, które tydzień temu działy się na Virtus Pro, to co się wydarzy z tymi naklejkami w momencie, kiedy najzwyczajniej w świecie one nie będą miały tej konkurencji w postaci Paryża jako i temu, który będzie w lobby CSGO? No, jejuniu, matulo przenajświętsza. Ja PD. No. A! Ale bym se kupił niektóre rzeczy. Jeszcze szarcy do 30 zł polecą, to już w ogóle będzie fajnie. To jest moje już jedyne życzenie Sztokholmu. Żeby ta naklejka kosztowała 30 ziko. Ona już tyle kiedyś kosztowała, to jest możliwe. 30 ziko musi tylko kosztować. Kosztuj tyle. Ale wolno, nie że od razu. Wolno, powolutku. Po 20 groszy dziennie. Albo nawet po 15, ale kosztuj tyle kiedyś. Proszę cię, to jest najważniejsze dla mnie w życiu. Jak to tyle będzie kosztowało, widzowie, znowu, to co? To fabryka milionerów, no. No fabryka milionerów, no co mogę powiedzieć? To tak się zapowiada. Maus pokazało, że chyba Sztokholm za chwilę będzie po prostu fabryką milionerów. Nie wiem, co się musi wydarzyć w tym momencie ze Sztokholmem, żeby jakby... Co się musi stać ze Sztokholmem, żeby nagle, nie wiem, takie Maus już spadło do 50 zł? Albo takie Entropic spadło do 30. Albo, nie wiem, Copenhagen Flames do 28, czy Pain do 15. Bo jakby tam sobie, nie wiem, Pain na przykład spadł do 22, to tam szczerze kij z tym. Nawet jakbym kupił 1000, to by przetrzymał przecież, no nie? Jakby Entropic wzięło i spadło do 40 czy do 38, spoko, no jakby kij z tym. To da się przetrzymać jeszcze. Na spokojnie. Ale to, co się wydarzyło z Maus, po prostu pokazuje mi, że raczej tak nie będzie. Nie wiem, nie chcę być jakiś taki bardzo optymistyczny do tego. Ale patrząc na to, no nie wiem, no. Skomentujcie to. Skomentujcie to wydarzenie. Maus wczoraj. To tyle. Yo.